Witam was serdecznie. Dobrze, mamy tutaj wszystko. Powiedzmy prawie. A tutaj możemy się jeszcze machnąć. Tu, tu. I śmigamy. Ale nie panie z lasu, tylko my dalej lecimy pobocznymi. Mamy dla dobra nauki. I to ogarniemy. 9 level już mamy. Nieźle. Nieźle. Kto idzie poskakać w kałużach? Wiem, że mógłbym tutaj z płotką śmignąć, ale... No cóż. Dobra, szybka podróż. Znowu tu. Okej. Dziady też tam mieliśmy. Światło jest w wieży na ostatnim piętrze. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałaś się? Po co ci te papiery? No przecież... Żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku. Albo chociaż szczepionki. Tak? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Chyba żartujesz. Radowid nie zapomina i nie wybacza, a zwłaszcza czarodziejkom. Dla mnie zrobi wyjątek. Będę miała kartę przetargową. Proszę cię, przecież nie możesz w to wierzyć. Cóż, ty wierzysz, że Yennefer przestanie ci kiedyś traktować jak psa, a ja się z tego nie śmieję. Pojadę z tymi badaniami do Radowida, czy to ci się podoba, czy nie. To samobójstwo. Wylądujesz na stosie ku moralnemu pokrzepieniu i uciesze gawiedzi. Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini Loży Czarodziejek. O kurczę. Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! A jeśli przekroczę Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi, to tak. Lambert! Ani Uchyr, ani Radowid cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. No, niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. Tak, znam się na kobietach. Dlatego nim się pożegnamy, oddaj mi te notatki. Dobrze, dobrze. Weź je sobie i się wypchaj. Żegnaj, Geralt. Albo raczej do zobaczenia.
Dla dobra nauki mamy, ale na górze jeszcze było to światło, nie? Znajdziemy jeszcze coś? Nie! Mi się wydaje, że nie, ale na wszelki wypadek, tak. O, proszę. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. To jest już całkowita góra. Tak. Albo... O! Jeszcze skrzyneczka tutaj jest. Dobra, no tu uciekamy stąd. Więc to była misja z samą gadką tylko. Nie tędy. Tu. Gdzie są te drzwi? Tu. Dobra. To my teraz zrobimy zadanie. Mamy poboczne 11 w sieku pięści. Gwint, wyścigi. Zlecenie wyźmińskie. O, mamy zlecenie. A potem poszukiwania też jeszcze nie. Ale ciebie zrobimy. O kurczę, znowu tu ze środka. A byliśmy tam dopiero. No cóż. Dobrze się gierka szybko ładuje na moim komputerze. Witaj. No. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Bordzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. Ile? O kurde! Panie, ja w życiu tyle pieniędzy nie widziałem. A się zdenerwował. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku.
Dobrze. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci na pizzę. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnął. Dobrze idziemy. A, musimy jednak wyjść. Proszę. Puska. Burza, psia krew. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie. Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem, jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Biegnę zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę. I jęczy, i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Spokojnie. Spokojnie. Bywaj, mały. No. Akces, spoko. Okej, zbadam to jest miejsce. To chodź, płotka. O, sorry. Co ty? I to tutaj. Okej, mamy. Tu. Cały pysk ma we krwi. Nie poddał się bez walki. I ślady. Ślady stają się nieregularne. Potwór się słaniał. Pewnie był ranny. Krew. Krew potwora. Pójdźmy na drugą stronę. Nie, tutaj nie ma śladów krwi. O, tutaj. Tropy prowadzą do jaskini. Króliszek. Okej, do jaskini. Dźwięk dochodzi z góry.
zamknął się w pieczarze i nie wyłazi, ale petarda powinna go wytworzyć. Okej, dobrze, mamy chyba jedną petardę. Odnawianie przedmiotów. Olej, petardy, eliksir mają określone liczby dawek i wyczerpają się, kiedy ich użyjesz. Aby odnowić dawki, wejdź do panelu medytacji. Jeżeli będziesz mieć w ręku silny alkohol, zostanie on automatycznie zużyty do odnowienia dawek. Aha. Pewnie wyleciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Tam jest. Załatwimy go. Tam jest. Już mi się nie wymknie. Ale ekwipunek. A, mamy te bolty. Okej. Siema. Zbawienie. Atak bestii po krwieni, którym utrzymuje się przez jakiś czas. Ale jesteś paskudny. No. O ile mnie dorwał. Znowu mnie dorwał. Oj. Nie. Nie. Ale go dorwałem teraz. Dobrze. Dobrze. Dorwał mnie. Oj, oj. Nara. Nie ma go. No i git. Mutagen. Ostatni topór. Trofeum. Ładnie. Po pierwsze, ekwipunek. 14 poziom. Oje, możemy jeden mutagen jeszcze tam włączyć. Proszę, plus 15%. Mam dwa punkty też. Ciebie ulepszymy. I
siebie już ulepszymy. Ładnie. Teraz wideologia dokuje czasu rzucania znaku. Git. No to wracamy. Ale powinniśmy już być tutaj prawie obok. A tam. Dobrze, śmigamy tu. Witaj. No. Mamy. Nie musicie się już martwić skrzykaczem. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie. Proszę, wasza nagroda. Niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. Dziękuję. Dziękuję i polecam się na przyszłość. Ja potrzebuję kasę. 250. Uczciwa cena. Dobra. No to zlecenie mamy już załatwione. Zadanie poboczne nic. Wiedźmińskie zdycha dycha. To ja poczekam na tą dychę. A poszukiwania tak samo. Okej. To teraz możemy jeszcze parę znaków zapytania ogarnąć. Tutaj jest ich od cholery. Tu możemy sobie pośmignąć. I zaczniemy od strzeżonego skarbu. A potem ogólne zadania, to sprawy rodzinne chcę dalej poprowadzić. I ten akapit już zamknąć. Siema. Ej, nara. Już ktoś? Jeszcze tutaj jesteś. Nie ma ciebie. Mamy lisik. No i mamy nowe zadanie. Kota 2. 23. Więc jeszcze nie. Okej. To my teraz jeszcze śmigamy tu. Była ładna pogoda.
Zatopiony skarb. O, proszę, wezmę ciebie. Znowu te panie lasu. Ach. Będę musiał to zawsze przełączać. No dobrze. Idziemy dalej. Piraci. Wow, chodź. Kończmy to. Mam cię. A ja nie lubię twarog. Czego? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje to. Nic wyjątkowo nie ma. Ale może ja mu mogę coś sprzedać. Nie. Elixiry. Ale przeciwko to wykonaj. To wykonaj. Ja to wykonaj. Biały miód. Dobra. Raz wytworzony. Bywaj. Będę już to miał. Okej. Idziemy dalej na mapę świata. Co my tutaj mamy? Co za smród. Zapiski. Kosztowna pomyłka. To jest 18. Nie zrobię to teraz. Nie chcę to zrobić. Idźmy tak, jak miało być zamierzono. Ludzie w opałach, tak.
Wow. Jebany. Dowódca. Naga. No jeszcze ty. I naga. Mamy klucz też. Kubeczek. O. I kasa. Mogę potem wymienić. Dzięki, panie. Dzięki za ocalenie. Zajdźcie kiedyś do Glińska. Przypomnijcie się. Za darmo strzygę. O, za darmo. Będę miał długą brodę. Jak tutaj jesteśmy. No, mamy jeszcze trochę tych. Jeszcze jeden znak, aby dwa możemy zrobić. O. Ze skóry. No. Nigdy się nie nauczycie. Niech to chuj. Jak on to powiedział. Wow. Ładnie. Ekwipunek. Mam jeszcze trochę miejsca. Ja mam lepszy ubrany. O, spodnie. Unikat. Żywności mam więcej. I dwa puste gniazda. Ach, to nie... Aksy, tak. Dobrze. No i git. Jeszcze jedno chciałam zobaczyć. Płotka. Dlatego doświęca czas kończący, szanse na odcięcie kończyny. No tu mam też. O, i za 250 będę mógł to sprzedać. Sprzedam. Sprzedam. O, brama, mapa świata. A mam jeszcze jeden. 70 metrów. Jest was tutaj trochę. Nie dajesz mi wyboru. Dobrze. O kurcze. To jeszcze we mnie strzela. Miecz naprawić w ogóle.
Nara, oh yeah, co z niej? O, mamy. Ulala. O, muszę kowala potem znaleźć. Ta. No, kowala muszę mieć. Nie chcę to porzucić, bo to jest kasa. I nie mogę biegać. To jest wszystko kasa. Z kim będziemy walczyć? Tak, te ziomki już wszyscy nie żyją. Oj, to, ale mamy też tam od razu znak. Bardzo fajnie. To poza nagraniem śmignę do jakiegoś kowala. Ten. Ależ wieje. Skar. O, na czwartym w ogóle. To jest tam. To ja później też kiedyś tam zrobię. Ale tutaj mamy znak, więc jest pięknie, że to już ogarnęliśmy. Dobrze. Na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej i wtedy no już fabułę będę robił. To trzymajcie się i do zobaczenia.